Witajcie, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was gościć na moim kanale Butik Diet. Pomagam moim pacjentom osiągnąć poprawę zdrowia za pomocą diety i naturalnych suplementów. W dzisiejszym odcinku omówię, co to jest hipoglikemia, jakie są jej rodzaje, objawy, przyczyny i jak możesz sobie pomóc w tym stanie, który może być zagrożeniem życia. Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem lub po prostu niskim poziomem cukru we krwi, jest zaburzeniem gospodarki węglowodanowej w organizmie. O hipoglikemii można mówić, gdy poziom cukru, czyli glukozy w osoczu, spada poniżej 70 mg na decylitr i towarzyszą mu objawy kliniczne. Hipoglikemia jest powikłaniem leczenia cukrzycy, stanowiącym, tak jak powiedziałam, potencjalne zagrożenie dla życia. Wyróżniamy następujące rodzaje hipoglikemii. Po pierwsze, ciężka hipoglikemia. Jest to najpoważniejsza postać hipoglikemii, przebiegająca z utratą przytomności. I w tym przypadku niezmiernie ważna jest pomoc drugiej osoby, jak również to, aby podać właśnie dawkę węglowodanów czy glukagonu. Hipoglikemia objawowa, gdzie oprócz objawów hipoglikemii towarzyszy pomiar stężenia glukozy w osoczu poniżej 70 mg na decylitr, jak również hipoglikemię bezobjawową, gdy stężenie glukozy w osoczu wynosi poniżej 70 mg, ale nie występują typowe objawy hipoglikemii. Choroba ta nazywana jest niedocukrzeniem i najczęściej występuje u osób cierpiących na cukrzycę, czyli właśnie diabetyków, ze względu na możliwość np. przedawkowania leków przeciwcukrzycowych, czyli insuliny. Inną przyczyną hipoglikemii może być po prostu głodzenie się lub niedożywienie, jak również zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami. Do niedocukrzenia może też dojść przez spożycie zbyt dużej ilości alkoholu, innych używek czy po wzmożonym wysiłku fizycznym. W stanach przedcukrzycowych insulinooporność i związana z nią hiperinsulinemia może spowodować spadek glikemii po spożyciu węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym, bądź odstęp pomiędzy posiłkami jest zbyt długi. I jest to tak zwana hipoglikemia reaktywna, czyli po posiłkach, pojawiająca się po jedzeniu bogatym w cukry przy jednoczesnym braku tłuszczów. Objawy hipoglikemii są następujące, lecz są one bardzo indywidualne, czyli nie musisz mieć wszystkich, możesz mieć tylko niektóre. Po pierwsze jest to silny głód, na pewno niepokój i nerwowość, zaburzenia koncentracji, niektórzy odczuwają przyspieszoną akcję serca, niektórzy są słabi, odczuwają zawroty głowy, bóle głowy, chce im się wymiotować czy mają nudność. Jak również możesz zaobserwować potliwość, drżenie mięśniowe, stany lękowe. Niektórzy są pobudzeni, agresywni czy mają zaburzenie koordynacji ruchowej, zaburzenie oddychania czy krążenia. Ważne, żeby w porę zorientować się, że jest to hipoglikemia i odpowiednio zareagować, bo jeżeli na to nie zareagujemy, to w konsekwencji możemy odczuwać senność, a nawet śpiączkę. W przypadku lekkiego i umiarkowanego niedocukrzenia podaje się doustnie szybko wchłaniające się cukry proste, czyli na przykład słodki napój lub pokarm, ale gdy stan się poprawi, węglowodany złożone, czyli na przykład owsianka, kanapki, kasza, ryż brązowy. Ważne, aby zaprzestać wysiłku fizycznego. Ciężka postać choroby powoduje zaburzenia świadomości i trudności z połykaniem, dlatego wtedy trzeba jak najszybciej wezwać pomoc medyczną. Przy hipoglikemii i hipoglikemii reaktywnej ważna jest dieta i zalecenia diety przeciwcukrzycowej. I mówię o tych zaleceniach w odcinku o cukrzycy, na który serdecznie Cię zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak również do udostępniania tego odcinka. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas i do zobaczenia.